Wszystko widać, rozumiem, tak? Działa to Tak, jak widać, powinno. widać. Fajnie, bardzo dobrze. Witam wszystkich, dziękuję za liczne przybycie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co na rynkach się zadziało. Nazwałem ten segment działalności Akademii Kupca The Market Story, czyli podsumowanie rynków. Dajcie znać później, czy wam się coś takiego podoba, czy nie. Julia, ty tak samo, to wcześniej było pod lupą. A teraz postanowiłem, że troszeczkę tej z angielszczymy, żeby było bardziej międzynarodowo. Mamy dzisiaj 4 kwietnia. Bardzo dziękuję jeszcze raz za przybycie. Zanim zaczniemy, to nie jest porada finansowa, nie będę przechodził przez ten tekst tutaj. To będzie później na materiale wideo również, ale wszystko, czym się tutaj dzielę, to są tylko i wyłącznie moje osobiste opinie, bazujące na doświadczeniu na rynkach, które już spore mam, więc proszę absolutnie nie traktować tego jako coś, co będzie implementowane na podstawie tego, co tutaj widzieliście w waszych firmach, prywatnie, zawodowo i tak dalej. Także chciałbym, żeby to było jasne. Postaram się dzisiaj przedstawić to, co się działo w kwartale pierwszym na rynkach. Proponuję się skoncentrować, jesteśmy tutaj dla siebie, także zaczynamy. Ja zacznę od tego, co mówiliśmy w styczniu, to znaczy jakie były nasze w Akademii Kupca przewidywania, prognozy na 2023 rok. Więc pierwsza rzecz to było to, że ceny gazu powinny być raczej stabilne, ale z tendencją spadkową. Ropa może nas negatywnie zaskoczyć, natomiast rynek surowców generalnie, czyli metale przemysłowe, stal, powinien być raczej stabilny z tendencją spadkową. Druga rzecz to były tworzywa sztuczne i one są skorelowane z cenami ropy, więc jeżeli ropa może nas zaskoczyć, to tworzywa sztuczne najprawdopodobniej również podążą, bo tam jest korelacja bardzo, bardzo mocna. Mówiliśmy też, że euro powinno się umiarkowanie umacniać, dolar powinien być raczej pod presją, a polska złotówka nie powinna dużo tracić do dolara. Inflację tutaj oceniliśmy, że będzie się stabilizowała i powinna spadać w 2023 roku. Następny cykl rozpocznie się od podwyżek stóp procentowych, tego jeszcze nie ma, od obniżek, przepraszam, tego jeszcze nie ma, ale zobaczymy, co się w 2023 będzie działo. No i tutaj mówiliśmy o monitorowaniu dostawców pod kątem zdolności obsługi długu, płynności, ale również te tematy ESG i Zero Net, czyli dekarbonizacja, będą z nami na stałe. O tym dzisiaj nie będę mówił, skoncentruję się raczej na rynku surowców oraz na takich trzech rzeczach, które naprawdę bardzo mocno mogą tymi rynkami finansowymi, nie tyle surowców, poruszyć średnio i długoterminowo. No dobrze, to zobaczmy, jak zachowywały się rynki. Więc tak, jeżeli chodzi o rynki surowcowe, tutaj jest 3 miesiące, także pierwszy kwartał, no to widać, że rzeczywiście ta presja była. I to, co mówiłem o gazie, tutaj widać, gaz po prostu stracił 50%, to było dużo więcej niż się spodziewałem. Ale gaz jest teraz w takim momencie, gdzie być może nas zacznie zaskakiwać niestety w drugą stronę, o tym powiem trochę. Natomiast tak jak widzimy, wszystkie rzeczy związane z żywnością miały delikatne wzrosty, ale generalnie jakby to tak zrobić z tego netto, to mniej więcej to się wszystko stabilnie utrzymywało, oprócz właśnie gazu naturalnego. No i teraz jeżeli popatrzymy sobie w perspektywie rocznej, no to tutaj już widzimy, że to co rok temu mówiliśmy, jak wojna już wybuchła, kiedy wszyscy byli super wystraszeni tymi rosnącymi cenami surowców, mówiliśmy wtedy również, że taki stan rzeczy nie będzie długo trwał, no i widzimy, że rok do roku, czyli tak naprawdę teraz już możemy powiedzieć, że w zeszłym roku byliśmy miesiąc po rozpoczęciu wojny, więc teraz mamy ceny surowców właściwie niższe niż to, co było jeszcze przed wybuchem wojny. Także warto o tym pamiętać. Ja zawsze powtarzam, rynki są taką substancją, która nie lubi długotrwałych maksimów. Także pamiętajmy o tym, jeżeli mamy albo bardzo duże wystrzały w górę, albo w dół, to nie będzie trwało wiecznie. No i teraz tylko jest kwestia, jak to zinterpretować odpowiednio. No i tutaj ten cały warsztat, o którym Julia od czasu do czasu pisze, właśnie polega na tym, żeby pokazać, w jaki sposób interpretować to tak, aby odczytać, co się na rynku dzieje i co może się dziać. Także to jest pierwsza rzecz, także rynki surowcowe tutaj bardzo mocno dostały. Teraz
Było sporo pytań o inflację, indeks cen producenckich, z czego się ucieszyłem, bo widać, że ta świadomość powoli zaczyna być coraz większa. No i te spadki na surowcach, jak one wpłynęły na inflację? Więc najpierw przytoczę tutaj, jeżeli chodzi o definicję indeksu cen producenckich. To jest znów, żeby było bardziej międzynarodowo i barwnie, to po angielsku wrzuciłem, a tak naprawdę nie chciało mi się tego tłumaczyć. W każdym razie, o co chodzi? Wyobraźcie sobie, że jesteście producentem i produkty, które kupujecie na rynku do produkcji tego, co produkujecie, mają pewną cenę. Więc cenę, którą my jako producent płacimy, ale to jest cena ex-works, tutaj zaraz ja to jeszcze wezmę sobie pióro. Cena ex-works, czyli bez kosztów transportu, to jest to, co wchodzi do indeksu cen producenckich. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że jeżeli chcielibyście naprawdę wiedzieć, jak w danym kraju wygląda inflacja i co przemysł musi przyjąć jako podwyżki cen, no to indeks cen producenckich to jest właśnie dokładnie to, na co powinniśmy patrzeć. Także to gwoli tutaj przypomnienia. No i zobaczmy, jak zachowywała się, to jest strefa euro, jak zachowywała się inflacja w strefie euro. Widzimy, że tutaj taką tą czerwoną linię, która wystrzeliła bardzo mocno w górę i nagle zaczęła spadać. Ta czerwona linia to są koszty energii i część inflacji w Unii Europejskiej, w strefie euro i w Unii Europejskiej wynikała właśnie z tego, że koszty energii poszły tak jak poszły. Ja już wielokrotnie mówiłem, że było to tutaj zrzucane na konflikt Ukraina-Rosja. U nas nawet się mówiło putinflacja. Natomiast oczywiście, że przybiło to ten przysłowiowy gwóźdź do trumny, natomiast problem tutaj jest od zawsze, problemem była od zawsze polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Po prostu kompletne uzależnienie się i postawienie na źródła energii, które no, nie mają możliwości zabezpieczenia takiego stałego dopływu i generowania tej energii. Mówię tutaj o wiatrakach, jakichś panelach słonecznych i tak dalej. No i zauważmy, że właśnie to, co tutaj widzimy, czyli ten spadek, to jest to, co widzieliśmy na surowcach. Ta część inflacji związana z surowcami właśnie dobiła do poziomu zero, czyli to, co mieliśmy przed wojną. No ale zauważmy, że tutaj jest all items, czyli cała inflacja w strefie euro, no i zauważmy, że ona wciąż jest na dosyć wysokim poziomie. Tutaj ta retoryka rządów, które wszystko zwalały, całą inflację zwalały na właśnie Rosję i Ukrainę, no już nie ma racji bytu i pewnie zauważyliście, że w telewizji już się nie pojawia stwierdzenie putinflacja, no bo to już teraz nie ma sensu, a inflacja u nas w Polsce jest wciąż bardzo duża. Teraz spójrzmy, jak wyglądały te ceny producenckie, indeks cen producenckich. 2015 to jest 100, czyli do tego porównujemy, to jest 0. Zauważmy, że od 2015, czyli około 8 lat, całkowity wzrost cen dla przemysłu, to tutaj mamy około, w szczycie był około 70%, czyli przez 8 lat 70% podwyższyły się koszty. A tutaj przerywaną linią to jest inflacja, czyli znaczy te koszty producenckie bez udziału energii. Także zauważmy, że wciąż, pomimo tego, że te ceny energii spadają, to wciąż te ceny producenckie są na wysokim poziomie. To wynika bezpośrednio z jednej kwestii, o której zaraz opowiem. Za chwilę opowiem, tak. I teraz liderzy, jeżeli chodzi o indeks cen producenckich, więc jeżeli ktoś z Was kupuje na Węgrzech, na Litwie lub na Słowacji, no to tutaj rzeczywiście to są niechlubne prymusy, jeżeli chodzi o wzrost cen producenckich. Natomiast Irlandia była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który w strefie euro, który zanotował obniżkę. Nie wgryzałem się, z czego to wynika, ale tak jest. No i musimy pamiętać tutaj, że od 1 stycznia 2023 roku również Chorwacja weszła do strefy krajów, które zaliczają się już do strefy euro. Także mamy 20 krajów teraz w strefie euro, a ogólnie w Unii jako Unia Europejska 27 krajów, czyli jeszcze 7 czeka na to, żeby to euro przyjąć. No, mam nadzieję, że Polska tego nie zrobi, ale to już inny temat. No i teraz zobaczmy sobie na inflację bazową. To jest jedna z rzeczy, która jest bardzo często źle rozumiana przez kupców, ale też przez handlowców.
Mówimy o tym, o inflacji całkowitej. Tak jak wiemy, w Polsce ona stała się pełnoletnia, tam było w zeszłym miesiącu 18,2%. Natomiast popatrzmy, to jest ciekawe, bo to powinno nas martwić, dlatego że będzie to wpływało na politykę monetarną, a mianowicie na podwyższanie ewentualne stóp procentowych dalsze. To, co tutaj widać, ta czarna linia to jest całkowita inflacja, natomiast ta czerwona linia to jest inflacja bazowa. Teraz co to jest ta inflacja bazowa? Inflacja bazowa plus ceny energii to jest inflacja całkowita. Jeżeli odrzucimy ceny energii, to widzimy, że ta inflacja w Unii Europejskiej jest wciąż na bardzo wysokim poziomie. I to wynika bezpośrednio do drukowywania pieniędzy bez kontroli przez Unię Europejską, ale też Fed, czyli Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, plus kilkadziesiąt innych wielkich banków centralnych. Każdy drukuje na potęgę i tutaj mamy właśnie rezultat tego. Później jeszcze opowiem, jakie to będzie miało konsekwencje i jak to wpływa na to, co się dzieje z dolarem i euro, bo też były pytania, czy dolar się będzie umacniał, czy nie, euro, czy się będzie umacniało, czy nie, więc do tego jeszcze wrócę. Ale zapamiętajcie sobie, że ta inflacja bazowa jest bardzo ważna i my jako profesjonaliści, jeżeli chodzi o zakupy, powinniśmy zawsze, nie powinniśmy patrzeć tylko na inflację całkowitą, jeżeli rozmawiamy o cenach, a właśnie na inflację bazową plus koszty energii, czyli inflację całkowitą. No i teraz, co się w Polsce dzieje? No tu w Europie mamy 5,7, a Polska to jest jak zwykle prymus. 12% inflacja bazowa. To jest najwyższa inflacja od 23 lat. No według mnie jest to bardzo poważny problem, bo jak sobie weźmiemy nasze stopy procentowe, które już wielu kredytobiorców po prostu, przepraszam za wyrażenie, zarżnęły, no to żeby dobić do tych 12%, to te stopy musiały być przynajmniej podniesione jeszcze o prawie 6 punktów procentowych. Wyobrażacie sobie, co to by znaczyło dla kredytobiorców. Więc tego bank centralny nasz nie może zrobić. W związku z tym nasza złotówka niestety obrywa i to bardzo mocno. Ja tutaj może jeden wykres pokażę, który przygotowałem, jeżeli chodzi o polską złotówkę, bo na pewno wszyscy jesteśmy zainteresowani, jak ta złotówka wygląda. No i to w ogóle nie wygląda dobrze długoterminowo. Patrzcie, to jest od początku historii nowego polskiego złotego, czyli to był 93 rok. Zauważcie, że od wtedy do teraz złotówka straciła o 60% swojej wartości. No i tak technicznie na to patrząc, to zauważcie, no tutaj widać ten trend, po prostu to jest ciągły dół. Ja uważam, że złotówka przekroczyła ten przysłowiowy Rubikon i niestety nie sądzę, aby złotówka się bardzo mocno miała szansę umacniać długoterminowo. Ja nie mówię tutaj w kwestii tam miesięcy, dwóch, trzech czy czterech, ale mówię w kwestii lat. Ja uważam, że to jest już równia pochyła i teraz jest tylko kwestia czasu, ile to zajmie, żeby ta złotówka rzeczywiście straciła następne 50% w stosunku do dolara, bo tutaj do tego porównujemy. Także nie wygląda to dobrze. Wczoraj jak się przygotowałem, to tak aż mi humor się popsuł, bo patrząc na to widać po prostu, w jaki sposób niszczona jest ta polska złotówka. No i teraz patrząc na to, co się dzieje z inflacją, no to i na to, że bank centralny jest tak naprawdę w narożniku, bo on nie może podnieść wyżej tych stóp procentowych, to ta złotówka po prostu nie ma szans się jakoś znacznie umacniać. Także to troszeczkę taki negatywny aspekt tutaj. No i zobaczmy teraz całkowita inflacja w Polsce. To jest 16,2%, troszkę spadła, ale to właśnie głównie ze względu na ceny surowców. Wciąż 16%, przyjmijmy sobie to tak. Pracujemy mniej więcej dwa miesiące za darmo, bo nasze pieniądze, nasze oszczędności po prostu tracą realnie, myślę, powyżej 20% co roku. Więc powiem to, na każdym webinarze to mówię, ale powiem to jeszcze raz, naprawdę w ogóle zapomnijcie o oszczędzaniu owoców swojej ciężkiej pracy w takiej walucie, jak złotówka szczególnie, ale generalnie w każdej walucie. Te pieniądze, żyjemy w czasach, gdzie te pieniądze po prostu muszą być zamieniane na coś, co przeniesie wartość w czasie.
No i indeks cen producenckich w Polsce jest, to jest 18,5%, także bardzo wysoko. No co to oznacza? No to oznacza, że jeżeli będziecie się tutaj z dostawcami dogadywali, bo na przykład uznacie, że inflacja spada, ona powinna, ona będzie spadała, znaczy dynamika inflacji będzie spadała, ale pamiętajcie, żeby nie dać się wrzucić w tą pułapkę, gdzie widzicie na przykład, że z 18,2 spadło na 16,2 i my tak logicznie myślimy, o to 2% już powinienem obniżki dostać, nie? To tak nie jest, dlatego że te 16,2% jest dodawane do tego, co do kwietnia zeszłego roku. Czyli w kwietniu zeszłego roku mieliśmy na przykład 15%, a w tym kwietniu, w tego roku mamy 16, to tak naprawdę ta inflacja się kumuluje, czyli to jest 15 plus 16,2, czyli 21% mniej więcej inflacji całkowitej. Obniżka byłaby dopiero, jeżeli zobaczymy ujemne wartości, czyli na przykład gdyby tutaj było minus 10 w tym miesiącu, a w zeszłym roku w kwietniu było 15, to 15 minus 10 to byśmy mieli efektywną inflację 5%. Także pamiętajcie o tym, żebyście po prostu nie rzucali jakichś tam bezsensownych argumentów dostawcom. No i popatrzmy na taki papierek lakmusowy gospodarki, mianowicie koszty i popyt na transport. To, co tutaj pokazuje, nazywa się Baltic Dry Index. Proszę dać łapkę jakąś, żeby było bardziej interaktywnie. Julia, proszę tam sprawdzać, czy ktoś zna to, czy nie. Więc pytanie moje jest, czy ktoś w ogóle zna ten indeks i czy ktoś go używa w swojej pracy. A ja będę dalej kontynuował, także prosiłbym o tam o jakieś krótkie komentarze, tak, nie, tak żebyśmy widzieli. Ja przyjmę ankietę, bo mamy tutaj taką opcję. I teraz jakie jest pytanie, Robert? Czy słucham, znasz? Baltic Dry Index. Dobra. Na ETA FM słyszałam. Słucham? Na ETA FM słyszałam takie teksty, ale co to znaczy, to nie wiem. A, no widzisz, to ETA FM jest dobre. To świetny w ogóle, Julia miała super ten webinar. Julia, jak on mi się spodobał, no, naprawdę. Się, dzięki. No, naprawdę super to ten, ci wiesz, że tak, no o, fajnie, polecam, naprawdę polecam, bo Julia tam naprawdę pokazała klasę. Sam się trochę nauczyłem nawet. Jeżeli ktoś nie wie, to chodzi o wywiad, który miałam dla ETA FM na temat Idziemy na zakupy, jest dostępny na Spotify'u, ale można też sobie go odtworzyć na stronie Akademii Kupca w zakładce materiały. Jeszcze raz, jak się nazywał ten indeks? Baltic? Baltic Dry Index, tak. Taka była kiedyś wódka Baltic chyba, coś mi się wydaje, ale nie jestem pewien. A dry jak suchy i indeks, no to wiadomo. Dobra. No to słuchajcie, ja już puszczam ankietę. Dobrze, a ja sobie będę dalej mówił, żebyśmy tej czasu nie tracili. Słuchajcie, ten, o co chodzi w tym indeksie? Ten indeks, on jest liczony codziennie w Londynie, gdzieś w Londynie, w jakimś miejscu i on obrazuje średni koszt transportu oraz zapotrzebowania na fracht dla surowców suchych. To jest ważne. To nie są surowce typu na przykład samochody, ropa naftowa, gaz i tak dalej, tylko to są surowce suche. Na przykład węgiel, stal, ruda żelaza może być, boksyt do produkcji aluminium, skały fosforowe i metale przemysłowe, typu na przykład tam miedź, nikiel. I teraz o co chodzi? Tak jak widzicie tutaj, ten indeks miał swoje szczyty, ale przez większość czasu on się poruszał no, tak dosyć stabilnie. Wartości, które teraz widzimy, one są historycznie, powiedzmy, dosyć niskie. To oznacza w praktyce, że nie ma zapotrzebowania na capacity, które oferują przewoźnicy na 20 największych szlakach oceanicznych. I jakby się dalej zagłębić, to oznacza, że jeżeli nie ma zapotrzebowania na przewożenie tego typu surowców, to oznacza, że ta dynamika gospodarcza i aktywność producentów, którzy używają tych rzeczy, po prostu jest niższa niż była. Więc ten indeks, on to jest bardzo, bardzo dobry, fajny właśnie taki papierek lakmusowy do tego, żeby ocenić, gdzie ta światowa wymiana towarowa, o tak to można powiedzieć, gdzie ona teraz jest. No i tutaj widać, że ona jest no, w nie najlepszej kondycji. Także jest dużo mocy przewozowych w tym momencie. Spójrzmy jeszcze na Chiny, czyli główny hub produkcyjny świata. Tutaj też pamiętacie, co się działo. Każdy panikował, że to już jest koniec świata, że to tylko będzie rosło. No i widzimy, jak to się skończyło.
To jest Szanghaj, czyli największy port, chyba drugi największy port w Chinach. Jeżeli nie pierwszy, nie będę tej strzelał, już nie pamiętam, ale na pewno w pierwszej trójce. No i widać, że ceny i zapotrzebowanie też drastycznie spadło. No, to nam pokazuje, że po prostu jest schłodzenie w gospodarce. Dobrze, rynek stali, kluczowe dane. I tutaj też dla Chin, Chiny, jak wiemy, są największym producentem. Tak jak widzimy, te ceny stali, one bardzo fajnie pospadały. Zaraz się przyjrzymy, dlaczego one spadły, no ale widać, że to są te takie poziomy, powiedzmy, średnie, które mieliśmy od 2004 roku. Także to jest następna rzecz, która nam mówi, że to spowolnienie przyszło, czyli te podwyżki stóp procentowych swoje zrobiły. Tutaj jest ciekawy graf, bardzo ciekawy, to jest zamówienia plus produkcja, czyli to jest ta niebieska linia. Tutaj widzicie, spadło, czyli zamówienia i produkcja stali ogólnie spadła. Teraz delikatnie było podbicie, ale ogólnie patrząc na historię, no to widzimy, że to są tam jakieś minima na tym rynku. A czerwona linia to jest to, ile jest zapasów gotowych produktów, takich najbardziej chodliwych. I tutaj widzimy, że to bardzo mocno wzrosło. Czyli mamy zmniejszenie zapotrzebowania i wzrost zapasów, czyli rynek zaczyna się ładnie bilansować, a to oznacza, że po prostu te ceny będą pod presją. No i tutaj mamy PMI, tak jak widzimy też, to wszystko jest tutaj PMI, czyli Purchasing Manager Index, indeks menedżerów zakupów, jeżeli on jest tam w okolicach 50, no to jest neutralnie, poniżej to mówi się, że tutaj jakieś problemy są, powyżej, że gospodarka hula. Ja do tego się jeszcze później odniosę, ale tutaj też widać, że to jest wszystko poniżej 50, także schłodzenie. No i rynek półprzewodników. Tutaj mieliśmy kilka pytań, chyba w styczniu były pytania o rynek półprzewodników. No tutaj też jest zaskakująco. Te żółte linie pokazują, że zapotrzebowanie, znaczy zamówienia plus, zamówienia minus to, co jest na zapasach, no po prostu pokazują, że tego zapotrzebowania nie ma. Tak jak widzicie, już od wielu miesięcy to zapotrzebowanie jest tutaj poniżej zera, co oznacza generalnie, że zapotrzebowanie na półprzewodniki spadło. Również to jest dla Tajwanu przy okazji. Tajwan jest największym producentem półprzewodników. No i to jest kolejny taki sygnał z rynku potwierdzający to spowolnienie. A może raczej nasycenie tutaj w tym przypadku rynku po tych szalonych latach 2020-2022. Ja wiem, pracując z bateriami litowo-jonowymi, patrzyliśmy na kobalt, i zapotrzebowanie na kobalt drastycznie spadło właśnie dlatego, że bardzo jest, no, dużo mniejsze zapotrzebowanie na elektronikę. Także to jest następny taka cegiełka do całego obrazu. No i teraz ostatecznie spójrzmy na PMI. Tak jak mówiłem, to jest indeks menedżerów zakupów. Ten indeks jednogłośnie okrzyknięto już tutaj w ogóle bezspornie szklaną kulą pozwalającą zajrzeć w przyszłość. My tutaj już wiemy w naszym gronie, że to PMI nie może być tak traktowany. Jest to może wiarygodny wskaźnik, ale tylko takiego ogólnego sentymentu teraźniejszego. Jeżeli ktoś chciałby się więcej dowiedzieć o PMI, to jest z zeszłego roku fajny webinar, bardzo myślę ciekawy, gdzie pokazuje, w jaki sposób to tak naprawdę działa i jak ten PMI powinien być odczytywany. Ale powiem tylko tyle, że jeżeli ktoś patrzy na PMI i mówi, PMI zielony będzie super, a teraz jest PMI szary, czyli neutralny, to tam nic nie wiadomo, to w ogóle nie tędy droga. Także tyle mogę powiedzieć. Po resztę zapraszam do webinaru. No ale zobaczmy ten sentyment. No, to wszystko tutaj jest takie bardziej w czerwonych barwach. Jest kilka perełek, jakieś Włochy, o, to dziwne, że Włochy są takie pozytywne. Generalnie jest taki sentyment jest taki, że coś tam się może dziać. No i rynki walutowe. 3 miesiące. Mówiliśmy, że dolar powinien spadać w tym roku. No i tutaj jest dolar. Widzimy, że dolar rzeczywiście zaczyna korygować i było to do przewidzenia, bo ten rynek był zbyt rozgrzany i zbyt drogi. Natomiast patrząc w perspektywie jednego roku, no to tutaj widzimy dolara w ogóle po przeciwnej skali. I tutaj ten indeks dolara bardzo mocno, znaczy nie bardzo mocno, ale w stosunku do innych walut, tutaj te inne waluty są właśnie w stosunku do dolara wyceniane, no to widać, że dolar naprawdę miał rajd. Wiemy, z czego to wynikało, były to stopy procentowe, natomiast to też wpłynęło na
ceny surowców, które po prostu w takich okolicznościach musiały spadać. Dołączając do tego podniesienie stóp procentowych, no to mamy po prostu mamy teraz rynek taki, że bez obniżek stóp procentowych, bez dolania znowu tej płynności w postaci pustej kasy na rynek, nie mamy co w ogóle się łudzić, że cokolwiek się zmieni. To może być tak stabilnie, ale raczej myślę, że może to być kierunek na południe. No i dlaczego euro się umacnia, a USD osłabia? To jest coś, co tłumaczyłem na warsztatach, które mieliśmy w zeszłym tygodniu z grupą. Bardzo fajna grupa, pozdrawiam tutaj. Widziałem Gabriela, jest Paulina. Jeżeli chcemy zrozumieć, co się będzie działo z dolarem i z euro i dlaczego jest jak jest, to w Stanach Zjednoczonych mieliśmy bardzo mocne podwyżki stóp procentowych i ta szara linia mała to jest projekcja na podstawie takiego konsensusu rynkowego, gdzie te stopy będą podnoszone. Jak widzimy, ten cykl podwyżek na dolarze, on już tak naprawdę jest prawie zakończony. Oczywiście wszystko się może zdarzyć, ale przyjmujemy, że na razie to jest konsensus rynkowy, więc cały wpływ tych podwyżek stóp procentowych na cenę dolara, on już najprawdopodobniej miał miejsce i dlatego dolar zachowuje tak, jak się zachowuje. Natomiast jeżeli chodzi o euro, Bank Centralny Europejski był dużo bardziej powściągliwy, zaczął podwyżki później, ale zauważcie, że ta przestrzeń do podwyżek, ona jest wyższa niż na dolarze. Co to oznacza? No, że duże pieniądze, duzi gracze, którzy mają kasę, no po prostu będą to najprawdopodobniej przenosili częściowo przynajmniej do strefy euro. I tak jak widzicie, to jest obecna jest 3,5% w strefie euro, docelowa będzie 4,25 albo 4,5%. Czyli powiedzmy, że mamy 1% jeszcze przestrzeni. Natomiast tutaj w Stanach to mamy teraz 5%, no i tutaj docelowo będzie najprawdopodobniej tu się to zamknie, więc powiedzmy 25% tego, co możemy oczekiwać w Europie. No i to jest główna przyczyna tego, że euro, tak jak może pamiętacie pierwszy slajd, euro powinno się umacniać, dolar powinien się osłabiać i dokładnie się to dzieje i wynika to czysto z mechaniki rynku, to nie ma żadnego wróżenia spusów. Także mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. No i teraz co w Akademii Kupca przewidujemy na kwartał drugi i trzeci, bo to nas najbardziej interesuje. Więc tak, dynamika inflacji będzie spadała według mnie, to wynika z tego, że te surowce spadają, także tutaj myślę, że będziemy mieli co kwartał, co miesiąc będziemy tam mieli drobne obniżki na inflacji, ale pamiętajcie, to nie znaczy, że inflacja spada. Wzrastająca inflacja bazowa, to co pokazywałem, ona sugeruje dalsze podwyżki stóp. To znaczy wyobraźcie sobie, że jesteście tym decydentem w banku centralnym i widzicie, że ta inflacja bazowa, która wynika wprost z polityki monetarnej, ona wzrasta. No, to nie są okoliczności do tego, żeby te stopy procentowe obniżać i stymulować. Więc myślę, że w najlepszym wypadku te stopy będą utrzymywane na poziomie takim, jakim są, a z możliwością tego, że będą podwyższane, tak jak widzieliśmy to właśnie w Europie i w Stanach Zjednoczonych. W Polsce zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. I pamiętajcie, to powtórzę tutaj też, rządom i generalnie finansjerzy, czyli sektorowi finansowemu, szczególnie tym, którzy są zadłużeni, zależy na tym, żeby inflacja trwała. Pamiętajcie, że im wyższa inflacja, tym dług się rządowy bardzo mocno kurczy i przy okazji jest jeszcze bonus, no bo przecież jak jest inflacja, to oni dostają więcej podatków. Jeżeli zobaczycie na przychody podatkowe, na przykład w Polsce, to zauważycie ze zdziwieniem, że przecież oni mają coraz więcej pieniędzy. To właśnie wynika z inflacji. Także nie łudźcie się, że będziemy tutaj słyszeli, że my walczymy z inflacją i tak dalej, że my zrobimy wszystko, żeby ją ograniczyć. Według mnie ta inflacja musi jeszcze z nami trochę pobyć. Oczywiście będą próbowali w bankach centralnych nie dopuścić do tego, żeby to się w hiperinflację przerodziło, natomiast ta inflacja ona jest bardzo, bardzo dobrym takim czynnikiem dla zadłużonych rządów. No i teraz tak jak mówiłem, nie ma co myśleć, że w takim otoczeniu gospodarka będzie się rozwijała, ona będzie pod presją, ale dostępność towarów powinna rosnąć, bo te zapasy będą rosły,
To jest też dobry czas, myślę, na powolne negocjacje, ale też porządnie skonstruowane umowy. Co w takich umowach powinno być, na co zwrócić uwagę, o tym też mówimy na warsztatach, ale pamiętajmy, to są takie szare, nie czarne, ale takie szare chmury generalnie. Surowce wciąż podtrzymuje, będą stabilne w większości z tendencją spadkową. Także myślę, że na surowcach będziemy jeszcze widzieć spadki, ale być może w kwartale trzecim, końcówka drugiego. Ropa naftowa może nas zaskoczyć. Uważam, że $100, $110 jest w grze. Pokażę od razu, jak to na dzisiaj wygląda. Tutaj. Tutaj mamy Brent. To, co tutaj widzimy na ropie i to, że OPEC zdecydował się na ucięcie części podaży, uważam, że spokojnie nas wyniesie gdzieś w pobliże tutaj właśnie 100, nawet tam 105, $110. Nie sądzę, żeby przebiło to te szczyty tutaj, ale myślę, że presja inflacyjna znów się powinna pojawić. Także to, co widzimy, te bardzo duże obniżki na surowcach, myślę, że w następnych miesiącach będzie to odwrócone i wtedy ta inflacja też no, delikatnie tam może dynamika jej wzrosnąć. Ale jak mówię, no to nie będą rzeczy, które nam zmienią, że tak powiem, rzeczywistość naszą. Także tutaj absolutnie nie ma co w taki sposób myśleć. Gaz. Gaz ziemny może odreagować. Widzieliście 50% dosłownie tam w dwa miesiące stracił i myślę, że 30-70% spokojnie może być w grze. Tutaj znów pokażę, co się na gazie dzieje, bo to jest dosyć szokujący wykres. Zaraz tutaj zobaczymy. Popatrzcie, co tutaj się stało. Pamiętacie tą panikę tutaj, gaz po 341, to jest chyba w euro tutaj, bo to jest tak, to jest Dutch. Uważam, że tutaj mamy te minima, blisko minimów jesteśmy. Być może, wcale nie wykluczam, że gaz może jeszcze zejść tutaj w następne 50% w dół, ale szanse na to są już takie marne. Natomiast do 84 tutaj to są takie techniczne rzeczy wynikające ze wskaźników, czyli 100% maksymalnie w porównaniu do tego, co mamy teraz, spokojnie możemy widzieć. Ale zobaczcie wciąż, nawet jeżeli to będzie 100%, to gdzie będziemy w stosunku do tego, co mieliśmy wcześniej. To będzie, że tak powiem, balansowanie tego rynku. Także ropa i gaz, na to trzeba uważać. I to na pewno może tutaj trochę tą inflację nam jeszcze podkręcić. Dobrze, do obserwacji decyzje Fed i EBC. Ci, którzy są na zamkniętej grupie, ja tam będę wrzucał takie najważniejsze perełki, jeżeli chodzi o rynki. Czasami na LinkedInie też coś wrzucę, ale ogólnie te stopy procentowe to jest clue. Bez obniżek stóp procentowych nie mamy co nawet marzyć, że się coś w gospodarce dobrego zadzieje. No i koszt kapitału. To jest ciekawe, bo jako kupcy, ale też sprzedawcy, wiecie, ten koszt kapitału jest i on będzie dosyć wysoki. Tak, i wiemy, z czego to wynika. To nie jest tam, że myślimy, że tak będzie, ale wiemy, z czego to wynika. No i teraz interesujące może być rozważenie, czy na przykład nie zmienić terminów płatności i oczekiwać dosyć dużej obniżki od dostawcy, jeżeli chodzi o cenę tego, co kupujemy, dlatego że jeżeli dostawca się posiłkuje takim, wiecie, kapitałem obrotowym, który jest oprocentowany na przykład, nie wiem, na 10 czy tam 11%, no to redukowanie terminu płatności do zera powinno dać temu dostawcy dosyć spore oszczędności, więc wtedy jest kwestia przekalkulowania, ile to jest w produkcie, ale jest to jedna z okazji, którą teraz być może, jeżeli macie płynność odpowiednią, być może warto rozważyć. Dobrze, czy są jakieś pytania do tej części, czy możemy iść dalej? Mam jeszcze tutaj kilka slajdów dotyczących wydarzeń najważniejszych i jeżeli ktoś ma pilne pytanie, to proszę. A jeżeli nie, to może jeszcze 10 minut się wstrzymać. Są jakieś pytania takie pilne? Na ten moment nic nie widzę, także myślę, nie widzimy. Dobra, no to lecimy w takim razie. Okej, co się wydarzyło? Wiecie, tych wydarzeń jest bardzo dużo, ale ja wybrałem takie wydarzenia, które będą miały pewne konsekwencje, nie bardzo krótkoterminowe, chociaż możliwe, że też, ale bardziej średnio i długoterminowe, bo one mogą zmienić w ogóle rzeczywistość geopolityczną, ale też finansową, w której żyjemy. Pierwszym takim wydarzeniem,
Ci, którzy oglądali webinar o Chinach, też polecam, dosyć ciekawy. Dostałem bardzo dużo odzewu, że był naprawdę fajnie zrobiony. Tam nazwałem Chiny czerwonym smokiem. Wtedy mówiłem, że Chiny historycznie zawsze działały w taki sposób, że one, że ten czerwony smok, czy tygrys, można powiedzieć, on wchodzi na wzgórze i on obserwuje, co się dzieje. I dopiero działa, jak przyjdzie odpowiedni moment. Ten czerwony smok nagle, dla mnie było to duże zaskoczenie, nagle zaczyna schodzić ze wzgórza i zaczyna mocno działać. Pierwszą rzeczą, która się wydarzyła, to jest to, że Chiny zabawiły się w mediatora, jeżeli chodzi o naprawienie stosunków dyplomatycznych i partnerskich między Iranem a Arabią Saudyjską. Ten konflikt między tymi krajami się tlił bardzo długo, no i Chiny doprowadziły do tego, że te dwa kraje po prostu nawiązały z powrotem więzi dyplomatyczne. Niesamowicie ważne i symboliczne jest to, że w całej akcji nie uczestniczyły Stany Zjednoczone. I wiecie, to jest swego rodzaju taki policzek geopolityczny, bo USA zazwyczaj kontrolowało praktycznie wszystko, a nawet śmiem twierdzić, że podgrzewało pewne rzeczy. Natomiast teraz USA zostały pozbawione w pewien sposób sprawczości i formy takiego przywództwa. No i strategicznie, co Chiny chcą osiągnąć przez takie ruchy? No przede wszystkim chcą mieć wpływy dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie. Trzeba pamiętać, że Bliski Wschód jest głównym dostawcą energii do Chin. I w interesie Chin nie jest, żeby te kraje ze sobą po prostu walczyły. Było to w interesie na przykład USA, które tam panowały bardzo długo. Iran, musimy wiedzieć, że Iran wciąż nękany jest sankcjami. Tam chodziło o programy nuklearne, generalnie Unia Europejska, Stany Zjednoczone i reszta zachodniego świata nałożyły no, porządne sankcje. I to, co się teraz wydarzyło dla Iranu, dla Arabii Saudyjskiej, ale przede wszystkim dla Chińczyków, jest niesamowicie pozytywnym wydarzeniem bez udziału Stanów Zjednoczonych. Także tutaj Chiny wysyłają naprawdę bardzo silne sygnały w kierunku Stanów, że sorry, ale nie będziemy akceptowali dużej hegemonii, którą Stany Zjednoczone miały. Drugą rzeczą, w międzyczasie okazało się, że prezydent Chin, Xi Jinping, odwiedził Rosję. Pewnie o tym wszyscy słyszeliśmy, było to dosyć głośne. Ja chciałbym tutaj zaznaczyć, co było taką esencją. Zauważcie na te słowa. No limit friendship. Rosja, jak rozwiązać ten konflikt Ukraina-Rosja, czyli znów zaczynają się bawić w takiego mediatora, co uważam, że jest pozytywne. To jest bardzo ważne, a mianowicie Chiny wystosowały pewien, rozmawiały z prezydentem Rosji, czyli Putinem, rozmawiały na temat tego, w jaki sposób, jaka mogła być propozycja, żeby po prostu zaprzestać tych działań wojennych. No, znając konsekwencje Chin, myślę, że naprawdę grube bardzo rzeczy są dyskutowane i znowu jest to robione poza Stanami Zjednoczonymi. A tak jak wiecie, jednym z głównych powodów, dla których Rosja zaatakowała Ukrainę już w 2014, a teraz jest kontynuacja tego, to było to, żeby NATO się zbyt mocno nie zbliżyło do granic Rosji. Co się stało? No, w konsekwencji tego, że to się potoczyło, jak się potoczyło, i Finlandia dołączyła już teraz oficjalnie do NATO, nagle Rosja ma przy sobie ponad 1300 kilometrów granicy z NATO od strony Finlandii. Także ten cały plan rosyjski naprawdę zaczyna, no, to niezbyt dobrze geostrategicznie wyglądać i mówi się, tam analitycy mądrzejsi ode mnie mówią, że no, to jest ukłon w stronę Putina, w stronę Chin, i że Chiny będą bardzo mocno korzystały na tym, żeby rozwiązać sprawę ukraińsko-rosyjską i żeby po prostu mieć dostęp do taniej ropy. A Chiny plus Rosja, no to dla Stanów Zjednoczonych jest pewien rodzaj koszmaru. Plus jeszcze Bliski Wschód, który współpracuje. No naprawdę dzieje się bardzo dużo na tej geopolitycznej szachownicy teraz. No i nagle po tym wszystkim, już wiadomo było, dlaczego te wszystkie rzeczy się dzieją. Oczywiście temat rozszerzenia BRICS był już poruszany troszeczkę wcześniej, bo to już było 2-3 miesiące wcześniej mówione, ale nagle zaczynają być debaty na temat rozszerzenia BRICS. No i tutaj widzicie, no kto wchodzi, no oczywiście Iran i Arabia Saudyjska. Już wiadomo było, dlaczego Chiny bawiły się w tego mediatora.
No i oczywiście Rosja jako duży uczestnik BRICS musiała też dać na to zielone światło, więc te wszystkie zabiegi dyplomatyczne robione przez Chiny, no po prostu mają za zadanie to, żeby te państwa, które należą do BRICS i być może nowe państwa, których jest teraz 12, chce akces tutaj przyjąć do BRICS-u, no, żeby to wszystko było spójne i żeby tam nie było żadnych zbyt dużych konfliktów. Strategicznie dla mnie to po prostu genialnie rozegrane. I będzie na pewno miało konsekwencje, jeżeli chodzi o przepływ towarów i o siły finansowe, dlatego że jednym z założeń tej ekspansji BRICS jest to, i to jest tutaj sprężyna Rosjan, którzy zaproponowali, aby odejść od dolara amerykańskiego i robić większość przelewów i płatności w walutach krajów, które należą do BRICS, głównie tej w juanie. Więc dla Chin jest to niesamowity temat, dlatego że juan, jeżeli to się wydarzy, jeżeli zdecydują się na to, no to juan tutaj będzie bardzo duży popyt na juana, no i ten juan rzeczywiście może grać pierwsze skrzypce, a trzeba wiedzieć, że w Rosji już juan jest walutą numer jeden, był nim dolar wcześniej, teraz juan już przegonił dolara i jest po rublu oczywiście drugą walutą, którą się najczęściej używa w Rosji, jeżeli chodzi o takie większe trade. No i tutaj na tym bym zakończył, to jest długi temat, ale mam nadzieję, że wyłuskałem esencję z tego, po co to w ogóle było robione i co to może oznaczać. No i teraz system finansowy zaczyna mieć problemy, to jest ostatnia rzecz. Silicon Valley Bank, tutaj czuję się w obowiązku, żeby troszeczkę dać taką lekcję ekonomii krótką. Cały problem z bankami, zaczęło się od SVB, polegał na tym, że te firmy kupowały długoterminowe obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych. Okay? Tutaj nie będę zbyt wieloma takimi skomplikowanymi terminami rzucał, spróbuję to w bardzo przystępny sposób przekazać. Co to znaczy długoterminowe papiery wartościowe i dlaczego, skąd się wziął ten problem? Wyobraźcie sobie, normalnie, gdybyście komuś pożyczali pieniądze na długi termin, to ryzyko tego, że coś się stanie, na przykład za 10 lat, jest większe od tego, co się stanie na przykład za rok. Czyli rok możemy bardziej przewidzieć niż 10 lat. W związku z tym typowo na rynku jest tak, że te długoterminowe obligacje, one zawsze są troszeczkę wyżej oprocentowane, bo tam jest większe ryzyko. W tym przypadku 10-letnie obligacje, które SVB miał, one były kupione podczas zerowych stóp procentowych i miały pewien kupon procentowy, tam 1% powiedzmy, że ten SVB dostawał za te obligacje. Oczywiście było to kupione za pieniądze depozytariuszy. Co się stało? Nagle Fed, czyli Centralny Bank Stanów Zjednoczonych, nagle zaczął podnosić stopy procentowe. I teraz co to oznacza? To oznacza, że nowe obligacje, te dziesięcioletnie, one były już emitowane z dużo wyższym oprocentowaniem. Czyli jeżeli ktoś z was chciałby zainwestować swoje pieniądze, no to mówi tak, okej, mam nowe obligacje z 5% oprocentowaniem i jakieś stare, które mi dają 1%. No to co robię? Sprzedaję te stare i kupuję nowe, no bo chcę mieć 5%. I to jest mechanizm, który doprowadził do tego, że cena tych obligacji, zawsze tak jest, im większe oprocentowanie, tym cena obligacji spada, ona zaczęła spadać. Jak zaczęła spadać, to te banki zaczęły mieć coś, co nazywa się niezrealizowaną stratą, to znaczy one zaczęły mieć dziurę po prostu w bilansie swoim, bo te obligacje spadły powiedzmy o 30%, czyli miały 1 miliard, z czego miały 1% dostawać i nagle mają 700 milionów i nikt nie chce tych obligacji kupować. No i co się stało? Jakiś senator, z tego co pamiętam, czy senatorka jakaś, coś bąknęła, że tutaj jest problem z tym SVB i tak dalej i nagle ci depozytariusze zaczęli się rzucać i wypłacać pieniądze z banku. No więc tutaj jest coś, co musimy, właśnie ta niezrealizowana strata, dopóki to wszystko jest w banku i nikt o niczym nie wie, no jak te obligacje tam sobie za 10 lat, że tak powiem, dojrzeją, zostaną odkupione i nic się nie dzieje, ale jak ludzie zaczynają wybierać te pieniądze, no to ten bank musi zacząć wyprzedawać te obligacje z 30% stratą w tym przypadku. Co spowodowało po prostu to, że on upadł. No i teraz mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, w bardzo prosty sposób to próbowałem wytłumaczyć. Te mechanizmy są dużo bardziej skomplikowane, ale to jest taka esencja. No i teraz to spowodowało, że system finansowy
zaczął się trzęść w posadach, bo jeżeli jeden bank padnie, a to jest wszystko naczynia połączone, no to zaraz drugi, trzeci, czwarty padnie, a musimy wiedzieć, że wszystkie banki w Stanach Zjednoczonych miały te obligacje. Więc dla mnie to jest historia po prostu kwartału pierwszego 2023, powinniśmy to gdzieś na ścianach sobie powiesić, w jaki sposób można zmanipulować generalnie opinię publiczną i mówić, że to w ogóle przypadek, że nikt o tym nie wiedział, kiedy tam siedzą ludzie, którzy rozumieją te mechanizmy, łącznie z Fedem. To jak ja, taki człowiek tutaj z Akademii Kupca Jaromir, rozumie, jak to działa, to ci ludzie też rozumieli. Wydaje mi się, że to zostało być może w sposób kontrolowany zrobione, aby troszeczkę zatrząść systemem finansowym, pokazać ryzyko i być może zacząć następną konsolidację banków, bo pierwszą mieliśmy w 2008 roku, więc mi to tak wygląda, jakby to miało po prostu doprowadzić do tego, żeby te duże instytucje jeszcze mogły więcej małych banków przejąć i stać się jeszcze większe. Dlaczego tak myślę? No dlatego tak myślę, że jest coś takiego jak SIFI, S-I-F-I, czyli to jest Systemically Important Financial Institutions. Jeżeli instytucja taka jest na liście, tak, na przykład gdyby SVB był na liście SIFI, on akurat nie był, to taki bank nie może po prostu upaść, bo doprowadziłoby to do zapaści systemu w danym kraju. I takim celem tych dużych banków jest, banku w ogóle jest to, żeby na takiej liście się znaleźć, bo wtedy hulaj dusza, piekła nie ma. Lecimy, ci z SVB, dobra, lecimy, tam kupujemy jakieś obligacje, a jak nam się nie uda, tak jak to się stało, no to tam nas po prostu wyratują. No i co to oznacza teraz, jeżeli chodzi o dolara? Co zrobił Fed? Fed powiedział, dobra, my damy tutaj, uruchomimy nagle, szybko coś, co nazywało się BTFP, czyli to jest Bank Term Funding Program, i to jest program, który po prostu daje bankom płynność. Czyli jak taki SVB ma ludzi, którzy chcą wyciągnąć kasę, no to SVB idzie do Fedu i świeżutko wydrukowane dolary bierze i sprawa jest załatwiona. Tylko to oczywiście ma konsekwencje, bo tych dolarów jest coraz więcej. No i tutaj dlatego ten dolar zaczął tak troszeczkę, dostał po głowie, no bo większa podaż dolara, problemy w systemie bankowym, to nie jest coś, co pomaga walucie na pewno. Także mam nadzieję, że wytłumaczyłem to i uważam, że jest to dla nas, teraz co to ma praktycznie, tutaj praktyczne znaczenie, jakie dla nas ma. No, po pierwsze, zobaczyć w naszych firmach, z jakich banków korzystamy, a po drugie, ja osobiście zrobiłem coś, czego się nie spodziewałem, że zrobię, a mianowicie otworzyłem konto w jednym z największych banków polskich kontrolowanych przez Skarb Państwa, bo te instytucje są połączone i nie sądzę, że to jest koniec. Są 192 banki, które mają ten problem, który miał SVB, a o nich się jeszcze nie mówi. 192 banki. Na pewno te banki są połączone z instytucjami europejskimi. Myślę, że tutaj jest bardzo gorąco się zrobiło w systemie, w KNF-ie u nas w Polsce i generalnie w Europie, więc ja osobiście swoje pieniądze przenoszę do banku, który być może trochę wieje komuną, ale który wiem, że w przypadku braku z płynnością jest zbyt duży, żeby nie został wyratowany, więc ja osobiście swoje fundusze przenoszę do takiego banku i absolutnie nie zamierzam używać tych takich zwykłych, przeciętnych banków, których mamy w Polsce kilka. Także, Jaromir, ale jaki to jest bank? No, jak myślicie, jaki bank? Ja myślę, że PKO. No, ale który PKO? BP. BP. PKO. Tak, PKO, BP, tak. Tak, także to jest tyle z mojej strony, to był ostatni slajd z mojej strony, troszeczkę to dłużej jak zwykle zajęło, ale mam nadzieję, że jeżeli są pytania, to będziecie mieli czas, żeby jeszcze może trochę tutaj zostać, także zapraszam, zachęcam do zadawania pytań, mam jeszcze 4 minuty plus ewentualnie tam 10 minut mogę poświęcić. Czy ktoś w ogóle jest jeszcze? A, mamy trochę ludzi, dobrze. Adrian? Cześć, Adrian Ostrówka z tej strony, kłaniam się. Cześć Julio. Ja mam takie właśnie pytanie dotyczące właśnie tego BRICS-u, bo jak wiemy, no bardzo dużo firm zaopatruje się w Chinach i teraz im bardziej umacnia się ten yuan, jak to będzie wpływało na dostępność w ogóle materiałów w Europie, które w ogóle ściągamy, i będą wzrosty
tych cen, na przykład transportu. Jak to będzie w ogóle wyglądało? Bo zastanawiam się, a my mamy teraz taką politykę w naszej firmie, że chcemy właśnie pójść w stronę jednak tego wschodu. Natomiast jakie są zagrożenia? Jakie widzisz w ogóle zagrożenia po rozszerzaniu tego BRICS-u? Przede wszystkim w tej sytuacji to, co zrobiły Chiny, ja bym absolutnie odłożył jakiekolwiek strategie zakupowe macie, żeby pójść na wschód, odłożyłbym to w czasie. To jest chyba najlepsza odpowiedź, jaką mogę dać, bo tych zagrożeń jest masa. Musicie sobie zadać pytanie, dlaczego chcecie iść w takim momencie geopolitycznym do Chin. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że Chiny, ja bardzo dużo współpracuję z Chinami, jeżeli chodzi o tutaj o baterie litowo-jonowe i miałem spotkania z kilkoma bardzo dużymi przedsiębiorstwami w Chinach, które są też obecne w Europie. I one mają wszystkie jeden nadrzędny cel. Uniezależnić się od rynku wewnętrznego i iść na zewnątrz. Nie sądzę, żeby był fundamentalnie długoterminowo problem z tym, żeby Chińczycy nie chcieli sprzedawać towarów do Europy. Także w stronę podażową to ja bym się nie martwił za bardzo. Ale ruchy typu idziemy do tych i do tych dostawców z Chin, one powinny uwzględniać to, co się potencjalnie może stać, jeżeli Stany Zjednoczone jeszcze bardziej zaostrzą retorykę w stosunku do Chin, jeżeli chodzi na przykład o import albo eksport towarów. Bardzo mi ciężko powiedzieć, nie będę się tutaj nawet, wiesz, wysilał na to, żeby próbować kryształową kulę otworzyć. Scenariuszy może być dużo. Jedno jest pewne. Absolutnie to nie jest moment, w którym powinno się strategiczne decyzje sourcingowe podejmować w kierunku Chin. Uważam, że może być to błąd, ale to jest tylko moja opinia. Dobra, ale czy tak kontynuując jeszcze, czy w tym momencie dolar może osłabiać się względem właśnie juana, czy oglądałeś może ten webinar o juanie, czy nie? Mam zamiar dlatego. No wiesz co, to proponowałbym tutaj, żeby dać przestrzeni trochę innym, proponowałbym, żebyś obejrzał sobie. Tam w drugiej połowie tego webinaru dokładnie opisuję, w jaki sposób Chiny regulują wartość juana. I to jest cały czas w mocy. Tutaj się nic nie zmieniło. Uważam, że juan będzie miał naturalną presję na wzmacnianie swojej siły i pozycji. Natomiast uważam też, że Chiny, nie jest w interesie Chin, żeby juan był zbyt silny i oni mają wystarczające moce, zasoby finansowe, żeby tym dobrze regulować. Także obejrzyj sobie ten webinar, tam dokładnie to wytłumaczyłem, a jak będą pytania, to zapraszam, możesz napisać do Julii, czy po prostu na przyszłym webinarze zapytać. Albo na Discordzie. Albo na Discordzie, tak, jeżeli masz dostęp tam, ale nie wiem, czy byłeś na wasz kanał. Masz, tak, no to tak. Dobrze. Okay. Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Nie mam więcej. Natalia? Ja się znałem, biorąc pod uwagę, że tutaj mówisz, że lepiej nie iść w stronę Chin, jeżeli chodzi o takie decyzje przeniesienia tam produkcji. Czy w takim razie warto byłoby przemyśleć to, żeby z Chin się wycofywać, by iść w stronę na przykład europejskich albo gdzieś tutaj naszych okolicznych dostawców typu na przykład Turcja? No to jest pytanie za milion dolarów. Wiesz, to wszystko zależy, jaki jest koszt takiego wycofania się. Ja nie sądzę, żeby... Znaczy powiem tak, jeżeli jest to coś prostego, coś mało kosztownego, to jak najbardziej ja uważam, że ten trend będzie przyspieszał, to znaczy decentralizacji, deglobalizacji i przyciągania jednak tego przemysłu i tych dostawców bliżej siebie. To oczywiście potrwa może kilkanaście lat, ale ja myślę, że to jest nie do zatrzymania. Także tutaj, wiesz, bardzo ciężko mi powiedzieć bez danych. Jeżeli to jest mało kosztowne, to może być całkiem apetyczny pomysł, żeby coś takiego rozważyć. Jeżeli to jest coś bardzo kosztownego do przeniesienia, no to trzeba ocenić, jakie jest ryzyko pozostawienia tego tam. Być może można poprosić takiego dostawcę chińskiego, żeby na przykład otworzył jakiś malutki oddział tutaj w Europie albo jakiś, wiesz, magazyn konsygnacyjny taki, żeby mieć jakiś zapas.
No, są różne możliwości. Myślę, że wszystkich ich tutaj nie wyczerpię, ale nie jest to głupi pomysł do rozważenia. Wszystko zależy od tego, czy to ma sens pod względem po prostu ekonomicznym, nie? I strategicznym. Znaczy, akurat ja mam na myśli produkt dość prosty, czy jego przeniesienie nie byłoby ani kosztowne, ani powiedzmy jakoś bardzo ryzykowne. Natomiast pytam też pod takim kątem, gdyż jeden dostawca, z tego co wiem, to jest jeszcze nieoficjalna informacja, ale zamierza otworzyć tutaj właśnie na terenie europejskim swoje biuro handlowe i prawdopodobnie albo jakiś magazyn, albo może nawet jakąś fabrykę. I wiem, że drugi, jeden z większych moich dostawców też się nad tym zastanawia i to właśnie się zastanawiam, skąd w ogóle takie kroki, żeby trochę bardziej w ten rynek europejski wejść, no ale już teraz jakby przypuszczam. Tak, Chiny strategicznie muszą mieć jeszcze więcej eksportu do przyjaznych części świata. Europa jest bardzo przyjazną częścią świata dla Chin, teraz już i Bliski Wschód, niedługo Rosja. Zauważcie, jak Chiny sprytnie przez ostatnie dwie dekady wchodziły z kapitałem w Europę. Daimler 20% przez Chińczyków jest posiadany. Volvo Cars 100%. Co jeszcze? Jeszcze coś, jakieś przejęcie zrobili ostatnio, ale już nie pamiętam tej firmy. No w każdym razie Chińczycy mają dostęp do know-how, oni są powiązani kapitałowo, to jest bardzo naturalny krok dla nich, żeby po prostu, żeby wzmocnić swoją potęgę. I oni będą to robili, nie? Tylko, że to może być, to potrwa oczywiście. Może potrwać dekadę, dwie, ale oni tak patrzą właśnie długoterminowo. Czyli w zasadzie będą kolonizować Europę? Wiesz co, nie powiedziałbym, że kolonizować, ale oni mają kapitał, oni już mają technologię, oni mają know-how, a Europa co ma? A Europa tylko wprowadza, już przepraszam, że tutaj będę trochę pesymistyczny, tylko stara się wprowadzać coraz więcej regulacji, które po prostu utrudniają biznes, nie? I te firmy chińskie, one po prostu mają pewnego rodzaju przewagę w związku z tym, że nie mają tych siedzib w Europie, mają inne powiązania podatkowe, kapitałowe, no i robią to, co robią. Jasne, dzięki wielkie. Proszę. No to jeszcze ja Robir. Chciałam zadać pytanie, jest bardziej takie inwestycyjne, bo wspominałeś, że rok do roku tracimy około 20% naszych oszczędności i warto inwestować w coś, co przynosi wartość w czasie. I chciałam dopytać, czy są to na przykład nieruchomości? Wiesz, nieruchomości to jest ciekawy temat. Widziałem twoje pytanie, jeżeli chodzi o ten kredyt 2%, który będzie dostępny. Ja powiem tak, ja bym nie oczekiwał tutaj, że te nieruchomości jakoś wystrzelą w górę, dlatego że ludzie już teraz się przygotowują, to teraz jest ten szczyt, kiedy są umowy podpisywane i tak dalej. Jak to już, jak te 2% kredytu wejdzie, to najprawdopodobniej już dużo z tych nieruchomości po prostu to już będzie deal zrobiony. Więc myślę, że tutaj w najgorszym wypadku może nie będziemy mieli jakiegoś spadku, ale w tych okolicznościach, które mamy, ja uważam, że nieruchomości oprócz małych mieszkanek, kawalerek, to będzie się trzymało, ale duże nieruchomości uważam, że będzie tutaj na tym rynku przecena. No i teraz co do twojego pytania. Jeżeli masz nadwyżki finansowe, jeżeli wiesz, co chcesz zrobić z taką nieruchomością, na przykład jeżeli wiesz, że chcesz się wynająć, to, no to przelicz sobie po prostu zwrot z kapitału. Bo jeżeli na takiej nieruchomości tam masz mieć 2-3%, a przy tych cenach niestety to tak wynika, no to w ogóle nie ma sensu. Warto się zastanowić nad kupnem może większych nieruchomości i podziałem, to już ma większy sens. Ale odpowiadając na pytanie, wszystko zależy od twojej sytuacji finansowej. Nieruchomości to jest zawsze dobra inwestycja długofalowo, na tym raczej nie stracisz, ale kwestia jest tego, czy robić to teraz, czy lepiej jeszcze trochę nie poczekać. Także tak bym odpowiedział. A jeżeli będziesz miała pytania, to możemy się tam zdzwonić, może poza webinarem i jeszcze pogadać trochę więcej. Super, bardzo dziękuję. Pozdrawiam. No to chyba już mamy tutaj wyczerpane pytania. Tak, tak. Mam nadzieję, że webinar nie był zbyt przesycony informacjami i że był jasny. Dajcie łapkę może, ci, którzy jeszcze zostali, dajcie łapkę, czy było to zrozumiałe, czy taka forma wam odpowiada, czy coś byście tam zmienili jeszcze. Ja też tylko tak informacyjnie, o 19:00 poszedł mail do was z pytaniem o opinię
czy to, co robimy, robimy dobrze, czy coś byście zmienili, także prośba, żeby jeszcze zerknąć na maila, zanim już dzisiaj uciekniecie i o feedback do Was. Mam jeszcze pytanie, tylko Magda, czy Ty chciałaś o coś zapytać, czy to jest ta łapka, że robimy to dobrze? Halo, Magda? Przepraszam, tak, robicie dobrze. Mi się wydaje, że ty mówisz o Magdalenie Zinówko, prawda? Tak. Aha, okej, myślałam, że... Ale dzięki, Magda. Tak, robicie to dobrze. No to super, super. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jesteśmy w kontakcie. Jeżeli chodzi o kolejne webinary w Akademii Kupca, to za 2 tygodnie będzie webinar z Markusem. Dalej będziemy kontemplować temat palet, także zapraszam do obserwowania w tym tygodniu już. Dzięki, Magda. W tym tygodniu już będą informacje na koniec tygodnia, także dzięki bardzo, miłego wieczoru Wam życzę, do usłyszenia i czekamy na Wasze oceny i opinie. Trzymajcie się wszyscy, spokojnych rynków, hej. Na razie. Dziękujemy, to.